Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Red Hat. Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z cyklu Odbijami na kwarantannie. A mianowicie dzisiaj będę obcinała swoją grzywkę. A w zasadzie będę obcinała grzywkę, bo jej nie mam. Powiem Wam, że ten pomysł już od dawna chodził po mojej głowie, tak wiecie, tak chodził, grzywka, ale to nie będzie taka prosta grzywka, bo pomimo tego, że mam wysokie czoło i myślę, że taka grzywka byłaby w porządku, wydaje mi się, że jednak moja twarz by wyglądała źle w takiej grzywce. Kiedyś taką grzywkę miałam, nie czułam się w niej dobrze. Chcę zrobić kurtynową grzywkę. Kurtyna. Chcę zrobić kurtynową grzywkę, która by tak ładnie tą twarz okalała, bo mam wrażenie, że jak są te włosy proste, bez grzywki, to wygląda to po prostu źle, dziwnie, nie wiem, jakoś tak czuję się już w tym źle, a taką kurtynową grzywkę, ja to tak nazywam, to jest grzywka francuska, tak mówiąc profesjonalnie, grzywka francuska, ewentualnie taka zasłonowa grzywka, nie kurtynowa, ja ją tak nazywam, no bo z angielskiego curtain bangs, bodajże to tak się nazywa, no to tak mi to przychodzi na język, ta kurtyna, ale tak, każdy wie o co chodzi, to ma być taka grzywka, która po prostu będzie tak delikatnie schodziła od krótszej do dłuższej z boku twarzy, po obu stronach twarzy, wiadomo o co chodzi. Tak, tylko obawiam się, że to może nie wyjść. No, tak jak się nigdy czegoś nie robiło, to wydaje mi się, że to się nie może udać, chociaż podcięcie włosów mi się, słuchajcie, udało. Naprawdę, one są tak równe, tak proste. Jak sobie obcinałam końcówki, film znajdziecie w opisie tego filmu, tak by the way. Naprawdę te końcówki są mega proste, te włosy takie są zdrowsze, odzyskały jakąś taką witalność, nie są takie mega zniszczone jak były. To mi wyszło, więc szczerze mówiąc, mam nadzieję tak z tyłu głowy, że to się uda. Zobaczymy. I jeszcze tak chcę Wam powiedzieć, tak już, jak już mówimy o tej kwarantannie, o tym, że mi odbija. Ja wiem, że nie dla wszystkich, to, co ja robię, to jest coś dziwnego, coś nienormalnego, jakieś takie odbijanie, tak, w głowie. No bo niektórzy sobie to robią na co dzień, obcinają sobie włosy na co dzień, robią sobie grzywki, tną sobie grzywki, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja nigdy czegoś takiego nie robiłam i ta kwarantanna, to, że zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, no ogólnie wszystko jest zamknięte, sprawia, że myślę sobie, a dlaczego by nie spróbować i dlaczego samemu by sobie nie podciąć włosów, nie zrobić grzywki. Jeszcze znalazłam w internecie taki komentarz, że nie ma takiej rzeczy, której sami byśmy sobie nie mogli zrobić w domu. Mogłabym z tym polemizować, bo jednak jak nas boli ząb, to zęba sobie w domu nie naprawimy. Nie naprawimy sami. Ale wiecie co, już te emocje, już ten, że zaraz zacznę tutaj ciachać swoje włosy, już dają znać. W każdym razie, no zębów sobie sami nie wyleczymy w domu. Ale włosy można obciąć. I jeszcze tak by the way sobie myślę, że jak już się skończy ta kwarantanna, fryzjerzy otworzą swoją działalność i wszyscy do nich przyjdą z tymi nieudanymi dziwactwami na głowie, że mogliby po prostu, sobie tak niedawno myślałam, że fryzjerzy mogliby założyć takie swoje własne albumy ze swoimi klientami i z ich artystycznymi włosowymi eksperymentami. To myślę, że to też by było bardzo ciekawe. Na razie, jeżeli o mnie chodzi, mój fryzjer nie miałby pola do popisu, jeżeli chodzi o moje eksperymenty, bo naprawdę podcięcie włosów wyszło mi super. No ale zobaczymy, jak wyjdzie grzywka. Dobra, już nie przedłużam, bo już znowu gadam i gadam. Zaczynamy. Okej, słuchajcie, i tutaj mam lusterko, także nie zdziwcie się, chyba nawet widzicie je tutaj. Nie zdziwcie się, że będę po prostu patrzyła tak w to lusterko, tak w dół. Jak widzicie, ja już sobie zrobiłam przedziałek na środku głowy, bo tak powinno się zrobić, jak wywnioskowałam z tych wszystkich tutoriali w internecie. Także, przedziałek mam. I co jest istotne, żeby
nie ciąć za bardzo tej grzywki, nie mogę jej uciąć za dużo, bo potem nie będę miała jakby pola manewru, żeby ją poprawić, żeby ją jeszcze podciąć, wyrównać, no bo jak będzie za krótka, no to im bardziej będę ciachała i obcinała, tym będzie krótsza. Więc nie mogę się zagalopować, muszę być ostrożna z tym. I co jest jeszcze bardzo istotne, co powiedziała jedna youtuberka, której tutorial oglądałam, link do tego filmu znajdziecie w opisie mojego filmu, żeby była jasność, że naprawdę ta dziewczyna w ogóle super zrobiła ten film, super obcięła sobie grzywkę. Myślę, że głównie będę na jej filmie bazowała, głównie się będę opierała na jej filmie, obcinając swoją grzywkę. W każdym razie, do czego zmierzam, ona powiedziała, że lepiej, żeby grzywka była rzadsza, niż żeby była za gęsta, bo jak będzie za gęsta, to już czasu nie cofniemy, już tego nie poprawimy, nie naprawimy, a jeżeli grzywka będzie za rzadka, no to zawsze można jeszcze dociąć. Tak, dobra, więc zaczynam. Jak widzicie, jak już powiedziałam, mam ten, jak to się nazywa, matko, mam przedziałek na środku głowy i co teraz jest ważne, żeby zrobić taki trójkąt, który będzie właśnie naszą grzywką, czekajcie, ja mam nożyczki oczywiście i mam grzebyk, żeby zrobić taki trójkąt. Myślę, że ten trójkąt chyba byłby ok, ale nie wiem, czy jednak ta grzywka faktycznie nie będzie za mało gęsta, mimo wszystko. Ja straciłam ostatnio sporo włosów, bo mi strasznie wypadają, więc chyba jeszcze trochę dołożę. Okej, nie wiem jak mam do Was mówić. Okej, powiedzmy, że ten trójkąt chyba jest okej. No i zaraz będzie po prostu finałowa sytuacja, finałowa, kulminacyjna sytuacja, bo do finału jeszcze trochę. No nie wiem, wydaje mi się, że trójkąt jest okej. I teraz muszę obciąć te włosy w miejscu, w którym chcę, żeby grzywka była najdłuższa. Tak jak mówiła o tym ta dziewczyna, której film oglądałam. Jeszcze sobie je przeczeszę. No i dobra, no. Gdzie ona ma być najdłuższa? Może tutaj? Za moment nie będzie odwrotu, słuchajcie. Tnę. Okej, słuchajcie, nie wiem jak to teraz wygląda. Chyba w porządku, mniej więcej. Dobra. No, nie jest źle. Może śmiesznie wyglądać. Dobra. Obawiam się, że ta grzywka będzie za rzadka,
Ale powiem Wam, tak jak mówiłam już wcześniej, że mi strasznie ostatnio włosy wypadają, bardzo mi wypadają i ja ogólnie mam rzadkie włosy, więc grzywka też nie może być nie wiadomo jak gęsta, kiedy sama mam mega rzadkie te włosy, no nie? No chyba tak to działa. Dobra, i teraz wystarczy, jakby to było takie proste, obciąć grzywkę. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że to się nie może udać? Coś mi tu nie pasuje, nie wiem, coś mi tu nie gra. Okej, teraz druga strona. Trzeba mieć też takie oko fryzjerskie do tego, którego chyba nie posiadam, skoro uważam, że jest dobrze. Ale, no powiedzmy. Jeszcze sobie wyrównam te odstające pojedyncze włosy. Chyba ta strona mi lepiej wyszła, zdecydowanie. Ale na długość nie różnią się zbytnio chyba. Ją trochę podstrzępić, żeby nie było tak mega równo, chociaż wydaje mi się, że nie jest. Coś mi tutaj cały czas nie pasuje. Okej, powiedzmy, że już. Teraz sobie tą grzywkę ułożę, tak jak zwykle to robiłam, żeby to nie wyglądało tak jak w tym momencie. No i zobaczymy, co z tego będzie. W taki sposób zawsze układałam swoją grzywkę, a może nie zawsze, zazwyczaj, kiedy zależało mi na takim naturalnym w miarę efekcie, nieprzesadzonym, czyli po prostu suszyłam te włosy i układałam na szczotce tę grzywkę. Jeżeli chodzi o efekt, powiem Wam, że ja jestem naprawdę zadowolona. Myślę, że gdybym jeszcze utrwaliła tą grzywkę, tę fryzurę, powiedzmy fryzurę, jakimś specyfikiem, jakimś utrwalaczem, nie wiem, lakierem do włosów, żelem w spryskiwaczu, żelem w płynie, myślę, że byłoby spoko. Zastanawiam się, czy nie fajniej by to też wyglądało, gdybym podkręciła trochę tą grzywkę tak na zewnątrz lokówką, wtedy ta grzywka po prostu lepiej by się układała, fajniej bym po prostu fajniej by nachodziła na pozostałe włosy, ale ja jestem zadowolona. Ta grzywka wygląda tak, myślę, że nie zrobiła za dużej różnicy, a inaczej się wygląda i lepiej się czuję, że nie mam takich, wiecie, długich, zwisających włosów tuż przy twarzy, tylko nieco krótsze i myślę, że jakbym ją właśnie utrwaliła, lepiej ją ułożyła,
to nawet w kitkach i tego typu rzeczach będzie to dobrze wyglądało i tak, jestem, powiem Wam, naprawdę zadowolona. Jeszcze sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, jak ją tak do tyłu wezmę. Też dobrze. No, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Okej, kochani, dziękuję Wam za obejrzenie. Dajmy tutaj włosy. Okej, kochani, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy coś testowaliście, czy Wy robiliście sobie ostatnio jakąś fryzurę przez tą kwarantannę. Wydaje mi się, że tak 70% społeczeństwa nie boi się, tak jak ja. Ma zacięcie do tego, jest zawziętym i próbują swoich sił jak tylko mogą. Jednym to wychodzi, innym niekoniecznie. No, 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 no. I only do stupid things when I'm... It's just terrible how dull my knives are. Should be able to cut hair with a knife. Now this is terrible. Maybe if I go this way. Ah! Wow, that's a weird cut. Ale ja myślę, że jestem tak pomiędzy. Nie wyszło jakoś mega świetnie, równo genialnie i ta grzywka jest po prostu jak od fryzjera, ale nie wyszło też tak tragicznie, tak mi się przynajmniej wydaje, że wygląda to w porządku. Ja się czuję dobrze. Także tak, dajcie znać koniecznie, czy Wy coś ze swoimi włosami szachermacher, czy coś kombinowaliście. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Buziaczki dla Was. Powodzenia, jeżeli chcecie coś sobie ciąć, włosy na przykład, bo cóż innego. Chociaż paznokcie też się tnie, no. Na co dzień. Już mi odbija. Buziaczki, kochani, i do następnego. Pa, pa.